rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Bolek Drapella. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem, a prywatnie mężem, ojcem tylko matki dzieci. W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze, rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie. Za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast Sauna Grow jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do sauny. Porozmawiajmy o biznesie. I nie tylko. Czym w ogóle jest Sauna Grow? Sauna Grow powstała z połączenia pasji do saunowania, czyli spędzania czasu w saunach, zarówno wińskich, suchych, jak i parowych łaźniach, czyli strefa relaksu, odpoczynku, miejsca na różne przemyślenia, z tym, co łączy nas zawodowo. W moim przypadku z biznesem, z rozwijaniem firm, z wieloma wyzwaniami związanymi z tak intensywną pracą i obowiązkami menedżera, pracodawcy, przedsiębiorcy. I właśnie z połączenia tych dwóch światów powstała idea Sauna Grow, czyli spotkań mentorskich, mentoring biznesowy w saunie. Dlaczego w saunie? Nie tylko dlatego, że my jako mentorzy w Sauna Grow po prostu lubimy to miejsce, ale jest to miejsce, które jest miejscem nietypowym do myślenia, rozważania różnych spraw biznesowych. Jest właśnie wyjęciem nas z naturalnego środowiska, jakim jest biurko, biuro, sala konferencyjna, firma, po to, żeby spojrzeć na świat, na nasze wyzwania zupełnie inaczej. Udało mi się w kilku firmach poprzednich, zarówno w AirHelp, w Morizon, czy też w Gratce, właśnie w saunie wpaść na pomysły, na które inaczej prawdopodobnie bym nie wpadł. Sauna jest miejscem wyciszenia. Sauna jest miejscem, gdzie nic nam nie piszczy, maile nie przychodzą, powiadomienia nie przeszkadzają, nikt niczego od nas nie chce. To jest moment, gdzie mamy znacznie mniej bodźców takich elektronicznych, cyfrowych niż gdziekolwiek indziej. Nie mamy ze sobą telefonu, nie mamy ze sobą komputera i jesteśmy bardzo często sami z sobą, z własnymi myślami. Mentoring w saunie między innymi dlatego, żeby wykorzystać tą strefę, to miejsce na rozmowy dwóch, najczęściej dwóch osób. Osoby, która ma jakieś wyzwanie, ma jakiś problem, chciałaby się w jakiś sposób wspólnie zastanowić nad jego rozwiązaniem i drugiej osoby, która prawdopodobnie ten sam lub bardzo podobny problem miała w niedalekiej przeszłości i jakoś sobie z nim poradziła. Rozmowa z mentorem, z kimś doświadczonym, kto już nie raz przechodził przez wiele problemów, wiele wyzwań, ale z dużym prawdopodobieństwem również ma na koncie właśnie te, z którymi się akurat w danym momencie zmierza nasz gość czy klient, osoba, z którą się spotykamy w saunie. Oczywiście przy spotkaniach w saunach, a zazwyczaj spotykamy się w saunarium akwaparku Reda, północy Trójmiasta, choć zdarzają się też spotkania w innych częściach Polski i Europy, zazwyczaj spotykamy się w saunach publicznych. Wyjątkiem jest projekt Parabuch, czyli mobilna sauna, która również powstała przy wsparciu Sauna Grow. Natomiast jak spotykamy się w saunach publicznych, to oczywiście trzeba uszanować to, że sauna jest przede wszystkim miejscem relaksu. W zasadach poprawnego saunowania Polskiego Towarzystwa Saunowego ważne jest m.in. to, żeby sauna była strefą relaksu, ciszy i żeby jakiekolwiek rozmowy w saunie były, jeśli jakby w ogóle są, odbywają się, to żeby były za obopólną akceptacją wszystkich osób, których dotyczy temat czy dotyczy ta rozmowa. Przyjęło się, że domyślnie w saunie jest cisza, ale jeśli jesteśmy ze swoimi znajomymi, w swoim towarzystwie, to oczywiście ta rozmowa naturalna jest jak najbardziej w porządku. Dlatego będąc czy spotykając się w ramach Sauna Grow w publicznych saunariach, nigdy nie rozmawiamy w towarzystwie innych osób. Zawsze wybieramy saunę, która akurat jest pusta i w momencie, kiedy ktoś nawet w czasie naszej kilkunastominutowej sesji dołączyłby do nas do sauny, to wtedy milkniemy, kończymy temat chwilę później po wyjściu z sauny.
Jest to dobra forma spotkania. To są krótkie sesje, po 10-15 minut, tyle, ile powinno się zdrowo i bezpiecznie w saunie przebywać. Potem następuje schłodzenie, oczywiście prysznic, schłodzenie, odpoczynek w takiej samej odległości jakby czasowej, tak, czy odstępie czasowym, jak ile spędziliśmy w saunie. Podczas tego odpoczynku również rozmawiamy, tak żeby nie przeszkadzać innym, więc spotkanie jest kontynuowane. I w ramach jednego takiego spotkania dwie lub trzy takie sesje jesteśmy w stanie przeprowadzić, co również jest zgodne z zasadami poprawnego saunowania, bo dopiero pełne cykle saunowe powodują, że ten cały pozytywny efekt hartowania ciała, jaki doznajemy w procesie saunowania, ma sens. Samo jedno wejście czy długie przesiadywanie w saunie nie byłoby ani zdrowe, ani też przyjemne. Natomiast co jeszcze z samej idei Sauna Grow? Bardzo ważnym elementem dla nas jest to, że każde pierwsze spotkanie mentora z danym klientem jest spotkaniem, z którego przychód w 100% jest przekazywany na ruch hospicyjny. Dlaczego tak? Uważamy, że pierwsze spotkanie jest często spotkaniem takim może nie tyle zapoznawczym, co weryfikującym, czy tak naprawdę dany mentor jest w stanie długotrwale pomóc konkretnej osobie. Często takie spotkania, powiedzmy próbne, tak, czy to jest lekcja hiszpańskiego, czy gry na pianinie, odbywają się na preferencyjnych warunkach dla osoby, która korzysta z tych spotkań. Czasami w przypadku Sauna Grow wiele problemów czy wyzwań udaje się rozwiązać już podczas pierwszego spotkania. Dlatego jako mentorzy mamy świadomość, że dostarczamy tą wartość już od pierwszego spotkania. Czasami nawet udaje się wspólnie rozwiązać problem już w tym spotkaniu konkretnym, dlatego uważamy, że to spotkanie powinno być odpłatne. Natomiast chcąc wspierać również cel charytatywny, coś, co jest bardzo ważne w naszym życiu i z naszej perspektywy, chcemy, aby cały przychód, czyli 400 zł, jakie kosztuje takie spotkanie, był przekazywany właśnie na ruch hospicyjny. Tyle o samej idei. Jeśli macie ochotę umówić się na takie spotkanie, to warto wejść na stronę saunagrow.com i tam wybrać właściwego dla siebie mentora, który będzie w stanie nam pomóc w konkretnych wyzwaniach. Czy to będą wyzwania związane z rozwojem zespołu, ze sprawami technologicznymi, operacyjnymi, prawnymi, czy ogólnomenedżerskimi, czy to będzie skalowanie biznesu zagranicznego, czy to będzie zmiana technologii, w której pracuje nasza firma, czy wyzwania typowo menedżerskie, ludzkie, zarządcze. Na pewno znajdziecie dla siebie dobrego mentora z doświadczeniem pasującym do waszych wyzwań. Następnie kontaktujecie się z tym mentorem przez stronę Sauna Grow i umawiacie termin spotkania. Zazwyczaj po takim pierwszym spotkaniu jest czas na refleksję, zastanowienie się, czy i w jakiej formie chcemy kontynuować współpracę. Czy chcemy mieć dostęp do wszystkich mentorów, czy do tego konkretnego, z którym się już spotkaliśmy, mentora czy mentorki. I podejmujemy wtedy decyzję o tym, czy jesteśmy w stanie my jako mentorzy pomóc danej osobie, danej firmie, a firma czy czuje wartość i konkretną jakby korzyść z tego, żeby współpracować bliżej. Wtedy umawiamy się już na regularną współpracę. Tyle o Sauna Grow. Zapraszamy do sauny. Podobał Ci się ten odcinek? Czujesz, że warto porozmawiać o tym szerzej? Nagraj swoje pytanie lub komentarz na saunagrow.com/rozmowy lub zwyczajnie umów się na indywidualny mentoring biznesowy w saunie. Do zobaczenia!